Chciałem Ci tutaj opowiedzieć o nastawieniu, które bardzo dużo zmieniło w moim życiu, bo jak widzę i przypominam sobie chwilę, kiedy nie miałem w ogóle efektów w kontaktach z kobietami, to byłem pospinanym, nerwowym gościem i dziewczyny też dob dobrze na mnie nie reagowały, bo widziały, że ja się nie uśmiecham, yy, że jestem facetem gdzieś tam z jakimiś problemami. No i ja obwiniałem za to kobiety, że to jest ich wina. Tymczasem ja byłem odpowiedzialny za całą tą sytuację, bo to ja nie zbudowałem w sobie takiego wewnętrznego poczucia szczęścia, luzu, i też kobiety po prostu to mm, widziały. Także jeśli mam ci dać jedną radę, która od razu poprawi twoje kontakty z kobietami, to zbuduj w sobie takie uczucie szczęścia, yy, wdzięczności za to, co masz, uśmiechaj się. I to też już samo w sobie powoduje, że te reakcje kobiet są lepsze. I nie masz presji na efekt, że podchodzisz, od razu proponujesz randkę, jesteś zdesperowany, od razu chcesz wziąć numer telefonu od dziewczyny i uciekasz. To jest nastawienie kogoś, kto jest zdesperowany. Natomiast jeśli ktoś nie jest desperowany na punkcie tego, że od razu musi wziąć od kobiety numer, ma wybór, jest atrakcyjny, to też nie proponuje od razu kobiecie, daj mi swój numer, tylko nawet na początku sprawdza, czy ta dziewczyna jest dla niego, czy ona ma cechy charakteru, które są odpowiednie, czy spełnia wszystkie wymogi. Więc atrakcyjny facet nie podchodzi i nie bierze numeru telefonu od każdej lepszej dziewczyny na ulicy. To by się może wydawać, że tak jest, że ja tak robię, ale uwierz mi, ja nie szukam każdej dziewczyny, bo ja dokładnie wiem, czego chcę. Szukam inteligentnych dziewczyn y, z długimi nogami, o odpowiedniej aparycji, a nie byle kobiet, które w ogóle się zatrzymają i dadzą mi numer telefonu. Natomiast część z was jest zdesperowana i chce brać od każdej dziewczyny numer, bo nie rozumiecie tego, że tylko określone kobiety tak naprawdę. Będą y, z wami w stanie współgrać i będzie się z, wam z nimi żyło y, wyjątkowo dobrze. Także to nie jest tak, że ty masz się nauczyć, jak poderwać każdą kobietę. Ty powinieneś uwodzić kobiety, które są podobne do ciebie które mają podobne przekonania takty, które kierują się podobnymi wartościami w życiu takty. Jedni z was po prostu mogą chcieć pójść na imprezę i przespać się z dwoma, trzema dziewczynami, inni z was chcą stworzyć związek. Więc nie każda dziewczyna z klubu będzie dobra na związek i nie każda kobieta poznana na ulicy będzie dobra na jakąś szybką sytuację czy przygodę, tak żeby od razu zaciągnąć ją do łóżka. I z tego sobie musisz zdawać sprawę, bo Uwodzenie to też sztuka wyboru odpowiedniej kobiety. Jeszcze raz powtarzam, nie każda kobieta ma reagować dobrze i nawet nie powinna dobrze reagować. Dlatego ja podchodzę do zlewek, do lewek w ten sposób, że mówię sobie, no ta dziewczyna była miła, więc i tak bym się z nią nie umówił, dobrze, że lepiej teraz to wyszło, niż wtedy, kiedybym zainwestował na to spotkanie 2-3 godziny, wziąłbym urlop, spotkałbym się z nią i tak by z tego nic nie wyszło, więc dziękuję Ci, że mi to powiedziałaś, nieraz tak mówią dziewczynom, nieraz tak mówię dziewczynom, dzięki, że mi to powiedziałaś, że nie jesteś zainteresowana, bo właściwie jakbym się z Tobą umówił, to też bym stracił 2 godziny, więc hello, na razie. I takie powinieneś mieć do tego nastawienie. To, że zdarzają się takie sytuacje, że w się nie zatrzyma, że ci mówi, że ma chłopaka, to jest zupełnie normalna sytuacja. No i sorry, no są kobiety, które są zakochane, szczęśliwe i nic z tym nie zrobisz. Natomiast szukaj kobiet, z którymi ci się dobrze rozmawia, z którymi czujesz, że masz naprawdę połączenie emocjonalne, bo kiedy wejdziesz z taką kobietą w dłuższy związek, to zobaczysz, że nawet kiedy ta namiętność, łóżko, seks się wypalił, to dalej macie jakiś kontakt psychiczny, połączenie emocjonalne i to tak naprawdę ciągnie ten związek przez te wszystkie lata. Natomiast jak wejdziesz w związek z dziewczyną. I podobać się tylko jej tyłek, a nie patrzysz na jej zewnętrzne wewnętrzne atrybuty, takie jak cechy charakteru czy osobowości, no to możesz sobie sam zrobić krzywdę, bo wyjdzie po jakimś czasie, że ty nic do niej nie czujesz, że tylko zachwycałeś się jej urodą i tylko to cię do niej przyciągnęło. Także podstawowa sprawa, to że ona ma fajne piersi, ładną buzię, to jeszcze nic nie oznacza. Takich kobiet są tysiące, miliony. I ty się tak nie podniecaj, że ona ma te fajne piersi, bo nie wiesz co ma w głowie, nie wiesz czy jest tępą idiotką, yy, która jak ją zaprosisz do swoich znajomych, to w ogóle ośmieszy cię i oni powiedzą, kogo ty w ogóle przeprowadziłeś. Ta dziewczyna nawet nie potrafi zdania wypowiedzieć. I, i takie są fakty, że uroda kobiet to nie wszystko. Jedyne co ma kobieta, to wygląd, to wykorzystuje wiele kobiet, tak? Zostają modelkami, gdzieś tam pracują w telewizji, bo są ładne, bo potrafią się w odpowiedni sposób za pomocą tego wyglądu sprzedać. Natomiast. To jest to, co jest yy, gwarantowane, jak widzisz kobietę, ale nie wiesz, co ona ma w głowie. Więc ja bym cię ci polecał skupiać na tym też, jak dobrze ci się rozmawia z dziewczyną, jaki masz z nią kontakt, czy ona cię rozumie, czy ona ci pomaga w życiu, czy ona chce Twojego dobra, a nie tylko na walorach fizycznych, że ona ma fajny tyłek. To, że ma fajny tyłek, to dla mnie nic nie oznacza. Takich kobiet są tysiące, miliony. Więc co mi z tego, że ona mi powie, że nie ma czasu? Nic! Na razie do widzenia! Zobaczymy się kiedy indziej. Co jest najlepsze, jak będziesz właśnie miał takie moje podejście, to zobaczysz, że te kobiety będą też inaczej na ciebie reagować. Będą widziały, że ty się nie zachwycasz tą urodą, że wiesz, czego szukasz, i będą się martwiły, czy ci się podobają. Natomiast jeśli ty widzisz dziewczynę i o Boże, ona ma takie nogi, co ja powinienem powiedzieć, sam sobie robisz krzywdę. I kobieta to czuje, widzi po tym, jaką energią emanujesz. Także chłopaki, no, no nie patrzcie tylko na wygląd kobiety, ale też na to, jakim jest dziewczyna człowiekiem, czy jest pomocna, czy pochodzi z dobrej rodziny, gdzie nie było jakichś rozwodów, bo to też ma wpływ potem na jakość związku. Jeśli dziewczyna ma namieszane wełbie, jakieś niekorzystne wzorce, no to potem się może okazać, że cię okradnie z kasy, będzie rozwód i będziesz miał problemy. Ja często też patrzę na to, kiedy poznaję dziewczynę, jaką ona miała przeszłość związkową, bo czasami jest tak, że poznajesz fajną dupę, a się okazuje, że ona była w związkach, gdzie zawsze zdradzała faceta, albo była w sytuacjach, gdzie zostawiła jakiegoś faceta dla innego i tego typu szczegóły też już ci dają do myślenia, co to jest za dziewczyna. Oczywiście, jak tak się raz zdarzyło, że zostawiła jakiegoś faceta, może to nic nie oznaczać, ale jeśli robiła tak cały czas, jaka była przyczyna? Czy może ona dużo imprezowała, czy może jest łatwą dziewczyną i spotyka się z każdym, który jej tego proponuje? Zastanów się nad tym, bo to są naprawdę ważne rzeczy, jeśli chcesz mieć udane relacje z kobietami. Jak zaniedbasz to, o czym mówię w tym wideo, to jest bardzo duża szansa, że możesz sobie spieprzyć życie i potem będziesz żałował, potem będziesz się denerwował, będziesz się wkurwiał. Takie są fakty. Jeśli wideo się podobało, zostaw długi komentarz. Możesz wtedy wygrać ze mną 20-minutową konsultację, zasubskrybuj, bo tutaj będę wrzucał dużo tego typu materiałów, w których będę mówił na temat kobiet, na temat relacji, jak lepiej zachowywać atrakcyjniej się w stosunku do kobiet.